Za tymi pięknymi ludwigami z 48 roku za chwileczkę usiądzie perkusista, który pokaże nam, co to znaczy solidne rokowe granie i też pokaże nam, jak z takimi umiejętnościami odnaleźć się w towarzystwie. Dzisiejszy odcinek o tym, jak budować relacje w zespole, jak budować relacje w sekcji, no i jak pracować z metronomem. Kolejny odcinek Tajemnic Mistrzów Polskiej Perkusji powstał dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura w sieci. Cyrylski serdecznie zapraszam. Olek Orłowski jest w studiu Take One. Hejka. Cześć, Siemka. Olek opowie nam dzisiaj o tym, jak kreować sytuację w zespole, jak porządkować je, jak się odnaleźć. A też jak po prostu perkusista może wpływać na jakość kompozycji, na, na, na ten puls, na... No, od tego jesteśmy przecież. Ale zanim o tym wszystkim, to troszeczkę o tym, jaki był dla ciebie 2019. Bo moim zdaniem to był taki rok, w którym świat zaczął słyszeć o Olko Orłowskim, nie? Jak nagrywamy ten wywiad, to Olek się szykuje do swojego pierwszego koncertu z Kazikiem. Czyli taka korona i level wyżej. A co się działo w 2019? No, to jest na pewno ten rok, jest z koroną, ale w zeszłym roku ta korona się, że tak powiem, gdzieś pojawiła. Eee, pierwszy raz, bo działo się bardzo dużo. Gram od paru lat z, ze Smolikiem, z Andrzejem Smolikiem i z Kevem Foxem. Eee, grałem lwią część trasy z The Dumplings. E, oprócz tego grałem z Andrzejem Smolikiem w orkiestrze na, mę na męskim graniu i to było taka, to była ta korona, że tak powiem, z zeszłego roku. Męskie e... granie, jakbyś tutaj to wspominał? No, męskie granie samo w sobie wiadomo, że już jest yy, wydarzeniem totalnym, jeśli chodzi o koncerty, w, w sensie, jeśli chodzi o publikę, w ogóle samą budowę festiwalu tego, że są dwie sceny. E, że każdy zespół ma ograniczony ten sam czas na, na, na koncert i musi się jakoś tam e, w tym czasie z, z odnaleźć, a mm -hmm. też pokazać po prostu mm -hmm. ludziom. Więc tak naprawdę nigdy nie widziałem takiego stężenia po prostu adrenaliny na scenie. E, z godziny na godzinę takiego samego i to od pierwszego koncertu do ostatniego. No ale <laughs> zagraliśmy z orkiestrą Rockies, zagraliśmy w Warszawie i w, w Żywcu. Oba koncerty były niesamowite. Zdaje mi się, że ten w żywcu był takim. Oprócz tego, że my się lepiej czuliśmy, bo był drugi. Mhm. Materiału było dosyć dużo, co utwór wchodzi inny, inni artyści, bo tak naprawdę nie tylko jeden wokalista, tylko było ich dwóch, Te. trzech naraz. Ehm, no i... Publiczność, która po prostu stoi -stop z tobą i jest tak. Ale jakby... to dla takich chwil się żyje, nie? No i znaczy, to, to, Myślę, to jest że... coś, o czym chyba każdy z nas jako perkusista marzy, także troszeczkę zazdrościmy. <laughs> Sam sobie Ja Chętnie bym tam został i, i niech to by, wiesz, trwa po prostu przez miesiąc. Nie, no to jest wydarzenie takie, że jak się ogląda DVD tych wszystkich dużych artystów i sobie myślisz, o kurde, to czyli tak się gra koncerty, no to, to ja, ja się czułem jakby spełniony pod tym kątem, że, że to przeżyłem, nie? Mama ci kolegów dzisiaj kazała przyprowadzić do studia? <grystanie> Brata do studia, bo, bo Kuba Jusiński, gitarzysta, jest moim bratem. Krzysztof Pożarowski jest naszym serdecznym przyjacielem od, od wielu, wielu lat. I mamy razem zespół Magnificent matli który jest gdzieś tam moim takim rodzinnym, czy, czy... To jest czy, dom. To jest, yeah. to jest mój dom, tak. Więc tak, mam dzisiaj ze sobą chłopaków, yy, no bo też, oprócz tego, co powiedziałeś, będziemy rozmawiać o o tempie, czy o graniu z metronomem, z podkładem, ale też właśnie z takim żywym graniem, jaki to jest, yy, jak warto do tego wracać, czy jakoś się na tym skupiać, czy zobaczyć w ogóle, że ten sam riff, grany szybciej i wolniej, ma, ma zupełnie inne znaczenie i nie musi to tylko i wyłącznie polegać na tym, że że jest jedno stałe tempo, które Ci odpowiada, ale właśnie o tym, że ten sam liczb zagrany szybciej i wolniej w tym samym utworze, po prostu może zbudować jakąś, jakąś atmosferę czy jakiś klimat utworu. I tutaj e, z chłopakami zrobimy jeden przykład. Tak jak gramy, utwór No stres, e, który jest totalnie ad libitum. A drugi raz zagramy go z klikiem, co dzisiaj grając próbę dźwięku zauważyliśmy, że metronom zachowuje się dokładnie na odwrót, niż byśmy chcieli. Dobra, <grym> to powiedzieć... idziemy, idziemy do studia, okej? Okay? Zagrajmy to, posłuchajmy tego. Mm, Dzięki. Dobra. dobra. Dzięki wielkie. Olku, to była piosenka pod tytułem... No Stress. No Stress i ona była zagrana po bożemu, tak jak no. należy, czyli bez klika. Bez klika yy, i zupełnie yy, na czuja. Yy, w ogóle jakby jak gramy z Matlejsami musimy się zawsze widzieć na scenie, bo takich fragmentów w innych numerach też jest dosyć dużo. Yy, więc pauzy, które się tam pojawiały, które są właśnie niewymierne, Mieście to jakoś policzone na zasadzie, ten takt gramy tak, ten jest tak, ten jest tak. Czy to jest naprawdę na na wzrok i po prostu ograne przez te... Bo czekaj, to jest numer z którego roku? 75? Nie, to znaczy pierwsza pauza tak naprawdę w tej frazie początkowej, ona jest totalnie na czuja. jest jakby zamknięcie i były przykłady, znaczy jakby wersje były przeróżne, potrafiliśmy to bardzo przyciągnąć, potrafiliśmy od razu w to wejść. Tutaj jest totalny czuj. Reszta tak naprawdę już wiemy mniej więcej, że to zwalnia. Na pewno to jest trochę dłuższa, dłuższa fraza niż powiedzmy takt. To jest taki jakby takt plus oddech, coś takiego. Okay. Tak, tak, bym to sobie liczył. A wysypaliście się kiedyś grając to na żywo? A... Pytanie, co znaczy w w wysypka, no, no tak, wiadomo, że, że… nie wiedziałeś, co jest pięć, nie? E nie? raczej często się zdarzało oczywiście, że nie wchodzimy idealnie równo, no ale no. dla mnie to jest w ogóle jakby dodatkowy i bardzo potrzebny urok, w tym, w tym, szczególnie w tym numerze, no bo on, on jest brudny i jakby trzeba pokazać, że szczególnie w tej formie, tutaj akurat gramy bez wokalu, ale w momencie, w którym ten riff przyspiesza i jakby się tonuje y dynamicznie, to, to jest moment, w którym wchodzi wokal. I jakby w tym momencie trochę przyspieszamy ten sam riff, tak samo grany. Eee, gramy trochę go spokojnie i skrupulatnie, już w tempie. Więc ona jakby ma trochę dwie, dwie formy. I ta, ta pierwsza forma, ta otwierająca, to jest po prostu taki, taka rozwałka. Więc te wszystkie jakieś właśnie te oddechy czy nierówności, tylko to dają jakby uroku, czy, czy są gdzieś tam zamierzone. Oczywiście bez sensu i, i niepotrzebne jest. Nie wiem, na siłę się wywalanie, bo to jest brzydkie i niemuzyczne. Mm -hmm. Ale jak to się dzieje, że ktoś wchodzi minimalnie za późno, albo mój brat bardzo często ma to w sobie, że po prostu jest to no, milisekundę przed tobą. To jest ekstra. Po prostu potem wchodzą talerze, wchodzi stopa i to, to walnięcie jest jakby szersze. Nie? To teraz posłuchamy tego numeru w wersji super poprawnej. W super poprawnej według jakby tempa, to znaczy, czyli niepoprawnej, jeśli chodzi o zamierzenie tego utworu. Tak. Jakby cały riff, wszystkie te części, które zagraliśmy w pierwszej wersji, będą zagrane z klikiem. Ile bpm tutaj sobie ustaliliśmy? A nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Mamy tam jakiś podgląd, jaki to jest, ile to jest bpm -ów? 86. 86, czyli tak naprawdę co, 174. Um, I to jest tempo, które... Um, ustalaliśmy do zwrotki. To znaczy jakby do tego najbardziej docelowego czy jakiegoś takiego najbardziej ułożonego miejsca tego riffu. No dobra, no to lecimy? No, mam nadzieję, że nie będzie dużo wywrotek, bo, bo jakby dzisiaj grając próbę zauwa zauważyliśmy, że e, przez to, że mamy już mięśniowo to wpisane po prostu w to, żeby to płynęło, e, jakby metronom zachowuje się dokładnie na odwrót niż byśmy chcieli. To jest niesamowite uczucie, kiedy grasz, kiedy zaczynamy tę pierwszą część, przynajmniej na próbie tak było grać i ona jest dla nas totalnie za szybko. Wchodzimy na zwrotkę, gdzie niby to jest to docelowe tempo i czujesz po prostu, że musisz zagrać totalnie do tyłu, żeby być z Dlatego dla nas to jest absurdalne. No to tak, to za chwilę chłopaki przyjdą i gramy. Znaczy, to by się wybroniło jakoś tam pewnie, nie? ale to nie o to chodzi. W to tym jest dalej pewnie. normalny, rock'n'rollowy riff, yy, bardzo dobry i, i yy, 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 niosący, więc jak najbardziej. Tylko chodzi. Yy. Znaczy, to co chcemy przekazać w tej rozmowie, to jest to, że nie zawsze zasady działają, że czasami trzeba je przywrócić do góry nogami a, i, i nie to każde to jest... takie oczywiste sytuacje się sprawdzają zawsze w sytuacjach zespołowych. Totalnie plus to, że tempo, jest, może też być jakby formą ekspresji. To jest bardzo ważne dla mnie, bo, bo to, jakby jak, jak myślałem na temat tego tematu, czy jakby o, co, o co mi chodziło, żeby w ogóle porozmawiać na ten temat, to było to, że czasami idę na koncert i widzę jakiś młody, rokowy zespół, którzy super grają, mają bardzo ładny aranż, wszystko się zgadza. I widzę, że bębniarz, albo nawet cały zespół, chociaż nie ma żadnych podkładów mhm. w stylu jakichś padów, czy bitów dodatkowych, tak. czy cokolwiek, grają z metronomem. I po prostu bardzo często mam takie, kurde, chłopie, zdejmij zdej te słuchawki i zagraj, zagraj sobą. To jest bardzo naturalne zachowanie, jakby mamy w sobie takie, że jak na przykład kończymy zwrotkę, wchodzimy na refren, to jest już w ogóle praca naukowa, o tym się pisało, że człowiek wtedy naturalnie przyspiesza. I Tylko proszę, żebyście nas też źle nie zrozumieli. To nie jest tak, że nie należy grać z klikiem. Nie, 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 no nie Boże. Tylko, tylko to jest forma ekspresji i można niestety tą ekspresję sobie zabić, um, czy zdusić, jeżeli za bardzo będziemy myśleć o tym metronomie, jeżeli nie będziemy potrafili za niego wyjść, jeżeli on jest faktycznie na coś potrzebny. Czasami oczywiście ktoś totalnie przyspiesza i, 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 i utwór dochodzi do jakiegoś absurdu, tak? Mm -hmm. to ten metronom jest po to, żebyśmy mieli punkt odniesienia i mogli, mogli się trochę na nim oprzeć, po to, żeby, żeby ten numer dobrze płynął. Albo melodia wokalu, a propos właśnie tempa i środków wyrazu, to, to jest to określone tempo, w którym ta melodia po prostu... Działa najbardziej i o to chodziło w piosence. Tak? Znaczy Olek, ja się nadal trochę martwię, że po naszej dzisiejszej rozmowie to w salkach prób w całym kraju rozgorzeją wiesz, dzikie wojny, nie? Balczmy, powie, tak? Bo Olek mówił, że nie trzeba wyłączać wytronową, to no bez sensu. Znaczy, nie, nie, nie To oczywiście. scena jest miejscem, gdzie nie zawsze się to sprawdza. Natomiast warto A. jednak te próby grać z klikiem i, i, i wiesz, sięgać. Tutaj po niego, niestety nie, nie zgadzam się z tobą w 100%. A czy żeby sprawa była jasna, ja też święty nie jestem. Nie, nie bardziej mi chodzi o to, że. Że żeby, żeby po prostu te, tego metronomu mamy coraz więcej w życiu. No i jak ja zaczynałem to metronom, to był e, taki dziwny przyrząd na, na wyjście słuchawkowe, które najczęściej było za ciche, e, miało światełko, więc na tym światełku można było się oprzeć. I jakby wiadomo było, że, że rozmawiamy o przyrządzie do ćwiczenia, mhm. do ćwiczenia te, trzymania tempa, do ćwiczenia techniki, e, bitów, do określenia tempa itd. itd. Ale jakby bardzo często później wchodząc nawet do sali prób, właśnie ten metronom nie był potrzebny, albo on był później z jakiegoś powodu. A jak jest, zaczyna tak. się być jakby docelowo, jakby zaczyna, jakby, jakby to nazwać, jakby przejmuje kontrolę jakby nad, nad, nad tym, jak pracujesz nad numerem, to według mnie to jest często, może być błędem, to może być moment, w którym coś się wytraca. I na przykład my z chłopakami nigdy chyba metronomu oprócz przygotowania się na, do, do studia, jakby już tak... Właśnie to było moje następne pytanie, no, nie? No, czy, jakby, czy jakby w, przygotowując się do, do nagrania płyty, potem jest takie, ojej, to teraz trzeba się nauczyć grać te numery raz jeszcze, ale z klikiem. To z kolei ja wiem po sobie, że to nie jest no czasami tak. łatwe, nie? I, I tak i nie. To znaczy z, akurat z Metlaid yy, dużo numerów nagrywaliśmy bez metronomu, albo wręcz ustalaliśmy sobie sami już w studio, jakie tempo nas interesuje. I to oczywiście miało i, i plusy, i minusy. Yy, od pewnego momentu zaczęliśmy robić coś takiego. Ale że... na setę nagrywka, tak? No jak, jak na set, nie, no, jak na setkę, to najczęściej nie używaliśmy metronomu. No, no. ale, ale nawet, y, nawet są fragmenty, w których y, wyłączaliśmy metronom, ja nagrywałem bębny i chłopaki są na tyle jakby też. No, zgraliśmy się przez te 10 lat, że, że to nam jakoś bardzo dużo nie, nie przeszkadza. Ale jeśli chodzi o przygotowanie, zaczęliśmy robić też coś takiego, że już po zrobieniu mm, aranży, numerów y, po też paru nagraniach, bo często sobie nagrywamy próby i, i słuchamy tego, co tam się mm -hmm. wydarza. Robiliśmy sobie próby z metronomem, ale często nie po to, żeby określić tempo, tylko po to, żeby sobie rozwiać pewne wątpliwości. Bo jak grasz w sali prób, gdzie nie masz dobrej akustyki, okay. gramy, my gramy akurat bardzo głośno, dużo się dzieje, Kuba często gitarzysta ma po dwie, trzy partie do tego samego numeru, mhm. więc wiadomo, że nie może ich na próbie zagrać wszystkich. Mhm. To często robiliśmy tak, że braliśmy docelowe tempo, które ch chcemy zarejestrować i zaczęliśmy je zwalniać, ale zaczynaliśmy zawsze od docelowego tempa. Więc graliśmy sobie piosenkę, mówię dobra chłopaki teraz 5 mniej, 5 mniej, 5 mniej i naprawdę dochodziliśmy do absurdów. Kurde, jakiś przykład czy mógłbym dać z drugiej płyty? Jest utwór Why Bother na przykład, który w oryginale, nie wiem, mogę teraz? tak zagrać? No, sure. w, oryginale jest w oryginale jest absurdem, jeśli chodzi o bit i głośność, bo to jest Powiedzmy, że to jest docelowe tempo yy, numeru na płycie, a my dochodziliśmy do tempa, gdzie grałem zwrotkę... Nie? Jakby już naprawdę, oczywiście im bardziej to się płynnie robi, im płynniej się zwalnia, to, yy, to ten bit też wchodzi, ale to, jest, to było bardzo rozwijające dla nas i ciekawe, bo... Bo, oczywiście, że gramy razem, jesteśmy zgrani, ale im wolniej schodzisz, to no już nie chodzi o to, czy ktoś przyspiesza, czy zwalnia, tylko my się też zgrywamy. Mhm. I po pewnym czasie, jak dochodziliśmy, już doszliśmy do bardzo wolnego tempa, potem skokowo sobie wchodziliśmy już tak 10 szybciej, 10 szybciej do, do, do tego tempa docelowego. Nagle się okazuje, że to się robi zwarte i mhm. po prostu jak jeden instrument gramy. A potem yy, jeszcze graliśmy nawet za szybkie tempa, w sensie szliśmy sobie trochę więcej, po to, żeby potem mieć swobodę, żeby to tempo nie było ani. Jest takie wrażenie, przynajmniej dla mnie, jak ćwiczyłem z metronomem, przeróżne rzeczy i sobie zwalniałem, przyspieszałem, że jeżeli coraz bardziej zwalniasz tempo i wrócisz do celowego, to oczywiście, że zagrasz, masz kontrolę, ale masz wrażenie, że to tempo jakby ciebie goni, że nie masz nad nim takiego, nie masz w nim spokoju, nie? A szczególnie, na przykład jak się techniczne rzeczy ćwiczy, to to jest ekstra, żeby jednak ten, ten spokój zachować. Więc te tempa za szybkie też są po to, żeby, żeby później. Właśnie w tym docelowym tempie mieć kontrolę. Nie? Bo wiadomo, że jest pewien limit i tam już potem to mało się ciekawego dzieje, ale więc pod tym kątem oczywiście. Metronom jest super i jest potrzebny, jest, jest dla zespołu jak najbardziej, yy, ale właśnie yy, fajny. Tylko bardziej jako przyrząd dla mnie osobiście, jeżeli naprawdę nie ma, nie ma podkładów, nie ma jakichś innych rzeczy, to jeżeli on jest po to, żeby pomóc. Zupełnie inna i... sytuacja i... w Dumplingsach była, nie? Gdzie tak, grałeś? W no tak. No w Dumplingsach w, bardzo dużo było podkładów, mhm. i. Eee, przede wszystkim gramy też z syntezatorami, więc one mają ustawione jakieś czasy już u siebie i ten metronom nie tylko pomaga eee, przez to, że są podkłady, ale też po to, żeby te dane ustawienia zawsze działały. Mhm. I, I tam faktycznie to było też bardzo dla mnie duże wyzwanie, no bo jednak jestem rokowym bębniarzem, a, a tam tej elektroniki było dużo. Eee, no tak, no i tam właśnie jeszcze jest inny sposób grania, w sensie tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, czyli jak grać z komputerem czy z podkładami. Także mm. ten, że ten metronom, jednak jeżeli gra się czysto z metronomem, nawet na scenie yy, bez żadnych podkładów, to on jest chyba bardziej po to, żeby trzymać tempo, nie po to, żeby grać z nim idealnie. W sensie ja osobiście, to może być prywata, że tak powiem, żeby tam być Lalo. idealnie w punkt, ale, yy, ale bardziej chodzi o to, żeby, żeby wiedzieć, że jesteśmy w jakimś danym tempie. Mm. A w momencie, kiedy są podkłady, no to się pojawia jakby też pytanie, co to są za podkłady yy, i co jakby jak się do tego odnoszą twoje bębny, tak? I wtedy, I wtedy to podejście może być bardzo różne. Na przykład właśnie w Dumplingsach jest utwór Rai, który yy, przez część raz był yy, początkowym utworem w setliście, mhm. gdzie jest syntezator, no jest nie ma przebacz, on po prostu leci Dada jak metronom i jest, tak jest. jest jakby totalnie, totalnie, idealnie równo, po prostu zegar kwarcowy tam mhm. nie przebacza. A, a ja do tego niestety mam disco beats, który gram, gdzie gram unisono, jakby na Haj-Hacie razem z tym, z tym syntezatorem. No więc rozwiązałem sobie to w ten sposób, ponieważ zaczynałem utwór, gdzie tego syntezatora jeszcze nie było, a miałem właśnie klik. Że prowadziłem sobie e, beat totalnie hi-hatem. E, to znaczy, ten hi-hat grałem naprawdę głośno i grałem mhm. te szesnastki. A potem, w momencie, kiedy wchodził syntezator, po krótkiej pauzie, e, totalnie go tak naprawdę wyciszałem. Tak, żeby on się schował, żeby to jednak ten metronom. żeby to syntezator bardziej prowadził. I wtedy się bardziej skupiałem na stopie i werblu. No Pokaż bit, e jak to jak, szło. Czyli początek, powiedzmy, cztery takty mhm. do przerwy, to jest moment, kiedy ja gram solo. Eee, tylko do metronomu, który ja słyszę. Dobra. Eee, potem się pojawia pauza, i wchodzimy na tą zwrotkę, gdzie, znaczy, na, na przedzwrotkę, gdzie, gdzie się ten syntezator już pojawia. Nie? Tempo powiedzmy, że było. Jakby to Jestem ciekaw, jak to będzie tam słychać, ale mam nadzieję, że słuchać było trochę różnicy jakby w, w dynamicy hatu że on się trochę starał się schować, stopa werbel zostaje na tej samej głośności. No i właśnie, no i to jest, yy, to jest trochę jakby odpowiedź na pytanie, jak grać z podkładami, jakby, jak się też do nich przygotowywać. Że Równość równością, i czy jakaś taka skrupulatność, ale też chodzi o to, że gramy muzykę i że my mamy bardzo duży wpływ na to. No i ja myślę, to, że, że to jest, to nie jest dobra dzieje. konkluzja, nie? Żeby się nie spinać z tym <grym> aż tak bardzo, żeby podchodzić do tego z dużym luzem to jest narzędzie, to jest, to jest pomoc. Dalej gramy muzykę, jakby nie, nie, nie bądźmy robotami, którzy są idealnie się wbijają. Chyba, że tutaj jeszcze inny przykład, czy jeżeli są jakieś bity e, też wklepane w podkładzie, czy tak jak u Andrzeja Smolika i, i Kewa Foxa dużo tych bendów jest dogranych. No to jeszcze inaczej się do tego trzeba odwołać i też trzeba ich posłuchać, bo tam akurat te, te bębny czasami płyną i trzeba wiedzieć w jaki sposób hmm. one płyną, czy grają do przodu, hmm. czy grają do tyłu. Hmm. E, I tak naprawdę co dodają do twojego bitu. Hmm. I ten metronom tam dalej jest, ciągle z tyłu. I no i właśnie, ja sobie dosyć długo odpowiadam na, pyta na pytanie, w którym numerze powinien się trzymać totalnie metronomu, a w którym na przykład w ogóle go wziąć na drugi plan i skupić się bardziej na na przykład na tomach, które są dograne i, i zobaczyć co się z nimi dzieje i jest utwór run single, mhm. w którym staram się to rozdzielić w ten sposób, że wszystkie zwrotki tak naprawdę gram ćwierć -nuty na stopie, w drugiej zwrotce pojawia się hi-hat, ale nic się więcej nie dzieje. No i ten metronom tutaj po prostu jest ewidentnie przyrządem, żebym ja się stał jak najbardziej mechaniczny. Tak? No jakby Gram tylko na stopie ćwierć -nuty. nie ma co tutaj Yy, dodawać, że tak powiem, dynamiki czy coś, i to ma być po prostu. No ale potem wchodzi refren, w którym są tomy yy, dograne, yy, lecą, lecą z offu, które grają powiedzmy. I docelowo yy, bębny w oryginale grały. Czyli zestaw perkusyjny do tych tomów dogranych grał to samo, tylko dodawał jeszcze werbel i stopę, żeby, żeby to miało beat. Tak? Że... Ale ja stwierdziłem i też na próbach, jakby kombinując, do tego doszliśmy, że to nie jest głupie. Trochę to odwróciłem. Stwierdziłem, że jeżeli te tomy tak prowadzą, szczególnie, że to są duże, duże, yy, duże rozmiary tych tomów, jest ich dużo. One wszystkie grają takimi flamami i są do tyłu, bo chodziło o to, żeby dostać taką po mhm. prostu Sambową czy Batukatową taką yy, przestrzeń czy, czy moc. No to yy, po co mam z nimi walczyć, nie? Ja stwierdziłem, że po prostu pójdę, <coughs> pójdę w jeszcze innym kierunku i jakby będę takim zestawem, który to troszeczkę zagęszcza mhm. i się na tych florach, znaczy na tych tomach się będzie opierał, ale też dzięki temu nie musiałem być z nimi idealnie równo, mogłem pod nie zagrać, no bo tam są też te flamy i one robią. Fff. Jakby tam nie ma idne, idealnego jednego uderzenia, więc ja po prostu poszedłem w <śmulikacje> czyli jakby taką wariację czy jakąś taką formę prowadzenia tamtych tomów. <śmulikacje> No i właśnie, jeżeli zagram idealnie równo z tamtymi bębnami, w sensie albo nawet grałbym z nimi unison, ponieważ one są w bardzo różny sposób zagrane, to to by się tak naprawdę mogło wywalić i to by mogło być mało czy mniej interesujące. Taki doda, taka dodana forma daje trochę więcej groove'u, tamte tomy grają, Gram, staram się grać pod nie, żeby to było jednak spójne z nimi, a nie z metronomem. Więc w tym samym numerze masz zwrotkę, gdzie grasz totalnie, po prostu musisz być z klikiem idealnie, i wchodzisz w refren i starasz się być jak najbardziej żywy, czy taki płynący, jakby z tym, co się, co się dzieje w, w podkładzie. Przyprowadziłeś dzisiaj kolegę, Krzyśka. <laughs> Serdecznego przyjaciela. Tak? Cześć Krzysiu. I chciałbym, żebyśmy teraz pogadali o tym, jak sobie w pole poukładać relacje z, z basem, jako sekcja. Nasz odcinek też ma taki wymiar i przekaz do tych z was, którzy może dopiero zaczynają tą przygodę zespołową. Kupili zestaw, mają kolegów, myślą o karierze rock'n'rollowca, a może po prostu po godzinach chcą dobrze spędzić czas. No, no i tak właśnie, co dalej? co, co tam się powinno wydarzyć, nie? Jak, jak to się dzieje? Wiadomo, to przychodzi naturalnie, no ale no, gdzieś tam 10 nie nie... przykazań warto mieć w głowie, nie? <laughs> Czynnik ludzki jest najważniejszy, to znaczy to, to musi być twój kumpel, żebyście się dogadali e, na taki przy w ogóle jakby rejonie niemuzycznym. Jeżeli mm -hmm. się tam zgadzacie, to myślę, że z muzyką sobie poradzicie. Ha, e, na pewno myślę, że wspólne jakieś e, muzyczne nie wiem, zespoły, czy stylistyki to, to, to jest w ogóle też taka super Super ważna i nadrzędna rzecz, no bo to, to wam jakiś kreuje język, czy jakby formę komunikacji takiej też już muzycznej, no nie wiem, no to, to... czy znaczy po prostu chodzi o to, że jak ty coś sknocisz. To wtedy patrzysz na krzyśka i wszyscy wiedzą, że. No dobra. Nie, tak... nie, no ta, ale wiesz, no mówię o brzmieniu, chodzi mówię o to, tym, że się... na przykład wiesz, to, jeżeli że... ktoś jest z lat 80., a ty jesteś z 70., no to brzmienie po prostu takiego, nie masz syn basu, mało będzie pasowało z twoimi bębnami. Tak? Jakby, mhm. Jak się na, takim, na takiej gdzieś przestrzeni też nie dogadacie, to to, to może być problematyczne, ale. Ja miałem z Krzyśkiem przepiękną przygodę, jako że on jest starszy ode mnie i, jest, i przede wszystkim najdłużej to zna mojego brata, ponieważ oni są w tym samym wieku, mój brat Kuba gra na gitarze i oni się dogadali, że tam ty grasz na basie, ja gram na gitarze, to w ogóle się spotkajmy, pograjmy, a mój brat do tego pisze do niego, hej, stary super, bo mój brat gra na bębnach, młodszy, to w ogóle sobie zagrajmy we trójkę i Krzysiek podobno myśli sobie, a młodszy brat. Oła, to będzie straszna siara. Nie? No i się spotkaliśmy pierwszy raz, i to wyglądało w ten sposób, że pierwszy raz, wiadomo, że no ja, ja i mój brat mamy te same ulubione zespoły. Nie wiem, Mars Red Hot Chili Peppers, Queen's of the Stone i tak dalej, i tak dalej. Jest ich wiele na pewno. Nie? Radioheads. Krzysiek oczywiście te same zespoły, totalnie wielka miłość. I tak się też dogadali z Kubą, więc jakby to już tę ten, ten pierwszą, pierwszą zasadę, czy pierwszy rejon miałem, miałem z głowy. Ale spotkaliśmy się, zaczęliśmy drzemować gdzieś tam po prostu jakieś najprostsze lify, i ja miałem coś takiego: Kurde, ten koleś się jeszcze nie wywalił, bo ja tam w miałem moment, że wtedy przyciągnę przy, 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 akcenty gdzieś przesuwałem i tam, wiesz, sprawdzałem, jak się kolega trzyma. No i po. 20 czy 30 minutach grania widzę, że kogoś po prostu stoi przed bębnami w ten sposób, żeby naliczyć, po prostu wiedzieć, gdzie jest, ale cholernik ciągle, ciągle trzyma. I tak to powstało. Po prostu on miał coś takiego, kurde, wreszcie mam bębniarza, gdzie jakby ja muszę myśleć i jakby jest jakaś interakcja, a ja miał coś takiego, wreszcie mam to, że ja mogę, ja mogę popłynąć i mogę się na nim oprzeć. Że tak naprawdę pojawiła się jakaś taka więź też, że jesteśmy w tym razem, a nie ma na przykład, no właśnie tego co mówisz nie ty się wywaliłeś i papa, tylko no, 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 nie, no, no, no. musimy być razem. No więc jakby to było w ogóle nadrzędna rzecz, która, która nas zbudowała i która nam stworzyła taką sytuację, że my mamy do siebie totalne zaufanie i to jest tak, że na próbach, jak sobie robimy żarty, jest klasyczne tam uderzenie w talerz czy coś, to nie patrząc na siebie się okazuje, że się w tym samym momencie gra, e, wiesz, śmieszną na, na, na basie i to się to już po prostu się nam wbiło w krwiobek. Ale zasad love it, love it, love it. <laughs> Nie, no nie, wiem, zastanawiam Słuchaj, się. Chodzi czy mi o są To jakieś e, zasady e, kurde, e, wiesz. Ja, ja też jakby co to znaczy sekcja, nie? Co to znaczy sekcja rytmiczna? Dlaczego to stanowi bas i perkusję, w sensie U nas, u nas jest bardzo dużo unisonów, w sensie nawet w tym No Stress jest ta tam tam Stopa Verbal u mnie gra ten riff. I w ogóle jakby to się tak często u nas pojawia utwór Hoax, gdzie jest lift. Więc to, co na pewno się musiało u nas wydarzyć z Krzyśkiem i to robiliśmy chcąc, nie chcąc, to było to, że jak pisaliśmy to, te numery i się zastanawialiśmy, co się ma wydarzyć, bo czasami to był lift gitarowy, czasami basowy, a czasami to był beat, który ja przynosiłem, bardzo często się zdarzało to, że właśnie w tych takich najbardziej nośnych riffach gramy unisono, więc... Nie wiem, bardzo często było tak, że ja nie grałem w ogóle na talerzach, bo wiadomo, że talerze jeśli chodzi o selektywność, to mogą dużo napsuć, więc na próbach po prostu grałem... I musieliśmy się z tym zgrać i, 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 i siedzieliśmy nad tym. Ale my też chyba się wzajemnie lubimy. W sensie, jeżeli Krzysiek mówi, kurde, bo wiesz, ja zrobiłem ten bas, ale tu tam za dużo grasz w tym miejscu. Mhm. Okej, okay, dobra, to znajdę coś innego. I, i na odwrót, prawda? I tu dochodzimy o. też do dobrej konkluzji, wydaje mi się. Gaduło, sorry, nie ma problemu. problemu, w sensie ja po prostu widzę po niektórych zespołach, jak źle poukładane są relacje. Więc czasami warto, żebyśmy spędzili trochę więcej czasu na gadce, na tym, żeby się lepiej zaprzyjaźnić, a niekoniecznie potem drzeć koty. No. Mam jeszcze jeden pomysł. Jak już naprawdę się nie dogadujecie, ale musicie ze sobą grać, to zamknij oczy i posłuchaj, co robi kolega. To znaczy mi to wielokrotnie są przeróżne też sytuacje w życiu. nie? Jakby Jesteś na scenie, coś się, wszystko się chrzani, nie macie czasu, ktoś ma zły humor i tak dalej. Jeżeli zamkniesz oczy i będziesz grał na swoim instrumencie i słuchał tego drugiego instrumentu, to w 80% złość na tą drugą osobę ci według mnie zejdzie i skupisz się na tym po prostu, żebyście się zgrali. I to jest na przykład rzecz też, którą uważam, że warto zrobić. To znaczy, nie skupiać się tylko na tej osobie, bo to wiadomo, że w zespole jest tak dużo naokoło różnych rzeczy, yy, które budują tą relację, że czasami po prostu lepiej jest zamknąć oczy i zagrać numer i się każe, że o kurde, w sumie to jest okej, okay, nie? To, to jeszcze taką mogę trzecią zasadę. Bądźcie przyjaciółmi i zamknijcie oczy. Tak jak Olek powiedział. Od 10 lat gra z Magnificent Matley, ale układanie sobie dobrych relacji w zespole zazwyczaj trwa troszkę krócej. Ważne jest regularne granie, spotykanie się, nie zawsze tylko na gruncie muzycznym. I naprawdę na takim wózku można bardzo, bardzo daleko zajechać. To jest jak solidny fundament. A po więcej perkusyjnych inspiracji. Sięgnijcie na nasz kanał, subskrybujcie go. Za dzisiaj, za kolejny odcinek Tajemnic Mistrzów Polskiej Perkusji, bardzo serdecznie dziękuję. Cyril Skiba, do zobaczenia.